I kolejny odcineczek z God of War'a. Lecimy. Chciałem mojego synka pobić, ale nie wolno. Niedługo dzień. Oj, to ciekawe, czy może coś ogarnie dla mnie. O! Dobra. Jestem. Dobra. Dobra. Oj, kaplica. Bo on tego miał w sobie. Na łeb. Czemu się leci, dziad? Okej. To znaczy się leczonko. Takie potężne leczonko. Takie leczonka to my lubimy. Eleganckie. Dobra. Mamy... Siema. Nie, nie siema. Co jest? No przecież użyłem tego. Coś tam zimno do obrony. Ha! A był taki ten, którego się nie da obronić. Dobra, modnie wskrzesi, lecimy dalej. Dobra, okej. Dobra. Czy to są takie na czerwono, co trzeba unikać? Tu jest jeszcze ten zagadek. Czy wiem, jak dotrzeć do mostu? A tutaj trzeba jeszcze. Dobra, najpierw sobie tam. Musimy jakoś opuścić ten most. To na pewno droga wyjścia. No. A tu będzie też to. Tu, chłopcze. Jakiś coś. Ten tu to Ymir. Mama coś mi opowiadała, ale byłem za mały. N. Czy giganci wychodzą w mostu? Hej, to chyba Odyn jest... Godźga. N. Gdzieś trzeba znaleźć jeszcze inne pieczęci. Cyk. Tak! O, albo nie. Zablokował się po drugiej stronie. A co jest? Przecież... O. O. Czy przyczeka do tego? Czy tylko fake? Ta zabawa chyba nigdy mi się nie znudzi. O. Dobra, do ciebie chłopa. Ash? Nie, dobra. To my chcemy jeszcze... O, dobra, tu jest runa kolejna. Pewnie tam będzie, tylko trzeba wysadzić to. Trzeba się rozglądać.
Chłopcze. Tak jest. Co tu nie ma? A, zastanawiało mnie to. Kurde, bo zawsze było gdzieś blisko. Dobra, pewnie być na górze. O. To trzeba cyk. Okay. Pewnie ta trzecia będzie na górze. Ma tu skrzynek. Spoko. O! Co jest tu? Sporo rzeczy nawet z niego pykło, dobra. Jest, no tak myślałem. Cyk. Okej, mamy skrzyneczkę elegancką. O, jeszcze jedno, będę więcej życia. Aż. Dobra, stąd chyba wszystko, lecimy dalej. Tu gdzieś dalej można iść sobie elegancko. Jest coraz zimniej. Zbliżamy się do szczytu. Czekaj. Było coś, miał jakiś dziwny dźwięk. Chyba się na nic zrobić. Już blisko, mamo. Czyżby szczyt? O, już blisko. Spójrz, no, szczyt, to szczyt! Jesteśmy tak blisko! Twój kołczan. Zerwał się, jak walczyliśmy ze smokiem. Ale to nic. Trzymam go. Stój. Pójdę śniegu. Co, naprawimy go? Uszkodzony kołczan spowolni cię w walce. Ból tolerujemy, ale wadliwej broni nie. Powinno trzymać. Dobrze? O, i esz? Dobrze. Idź. Dobrze, dobrze, panie Bobrze. Spokój, chłopcze. Patrz pod nogi. Dobra, lecimy. Dzisiaj będziemy... Zaraz, jest szczuchany. O, jak się obronił z chyba, ale już nie ma, tak dobrze. Dobra, S tam. Coś pozmieniałem w końcu, ale... Tych nie pozabijałem, dobra. O, jak się bronił. Dobra, spadł sobie. Essa z tobą, mordo. Też słyszysz te głosy, prawda? Ktoś tam jest, tak. Ty. Bądź cicho. Ups. Brzmi jak człowiek, który był u nas w domu. Podobno go zabiłeś.
Widzę, że tym razem wziąłeś obstawę. Sprawa musi być ważna, skoro sami synowie Thora zaszczycili mnie obecnością. Jak tam? Cały czas tak się zabijacie o względy tatusia? Mężczyzna z tatuażami. Ślady wskazują, że podróżuje z dzieckiem. Gdzie się teraz udadzą? Skąd miałbym to wiedzieć? Jesteś największym mędrcem wśród żywych, czyż nie? Sądzę, że tylko wśród żywych. Pomóż mi, a ja pomogę tobie. Powiedz mi, gdzie są, a ja pogadam z Odynem. Twój ojciec mnie nie puści, Baldurze, i nie pozwoli ci mnie zabić. Nie masz mi nic do zaoferowania. Możesz zabrać te pytania, te groźby i tych dwóch durnych pajaców i spadać! Nara. Gdy nikt nie będzie patrzył, wrócimy po twoje drugie oko. Nie zapominaj. Jesteśmy wszędzie. Dokładnie tak, wszędzie. Ra. Dobra, że to mam jakoś wejść teraz? Dobra, a w dół, okej. W bożankach. Aż tam mogę wejść. Ten też się wspina, kurde. Właśnie o was rozmawialiśmy. Wytatuowany mężczyzna z dzieckiem. Chłopcze, sprawdź, czy poszli i jesteśmy tu sami. Widzieliśmy, jak odchodzą. Rób, co mówię. On nie wie, czym jesteś. I chce, żeby tak zostało. Kim jesteś? Ja? Jestem ambasadorem bogów, gigantów i wszystkich stworzeń z dziewięciu światów. Znam każdy zakątek tych krain, każdy język, każdą wojnę, każdą umowę. Zwą mnie Mimir, najmądrzejszy człowiek świata, który zna każdą odpowiedź na każde pytanie. Czemu ściga nas syn Odyna? No dobra, mam trochę braku wiedzy. Ale Odyn więzi mnie tu od 109 zim. Mam łeb na karku. Sporo. Rozgryzę to. Słowo. Tylko daj mi czas. Nikogo nie ma, tak jak mówiłem. Matka chłopca nie żyje. Chciała, żeby... Chciała, żebyśmy rozsypali jej prochy z najwyższego szczytu wszystkich światów. O, to jesteście w złym miejscu, braciszku. Najwyższa góra nie znajduje się w Midgardzie, ale w Jotunheimie, świecie gigantów. Nie! Nie mogło jej chodzić o to. Spójrzcie. To ostatni znany most prowadzący do Jotunheimu. Widzicie ten szczyt? Wyglądający jak palce giganta, to najwyższa góra wszystkich światów. Jest tam. To skorzystajmy z mostu. Mamy Bifrost. Gdy giganci zniszczyli pozostałe mosty do swego świata, ten zamknęli tajemną runą. Jeśli istnieje, tylko giganci znają jej sekret. A wszyscy opuścili Midgard dawno temu. Prawda. Jednakże dziś wichry przeznaczenia wywołały istne tornado zbiegów okoliczności. Jest tylko jedna osoba, która może was zaprowadzić do celu. I na szczęście nie mam żadnych planów na dziś. Ha, czy on niby? Idziemy do Jotunheimu, prawda? Z taktycznego punktu widzenia to wasz najlepszy i jedyny ruch. Tylko tam nie pójdzie za wami człowiek, który nie może zginąć. Co mamy zrobić? Tak! Najpierw odrąbcie mi głowę. Zaraz co? Odyn upewnił się, że żadna broń, nawet młot Thora, nie uwolni mnie z tych więzów. Na szczęście moje ciało jest zbędne. Potrzebny nam tylko ktoś, kto ożywi moją głowę za pomocą dawnej magii. Dawnej magii? W lesie żyje wiedźma. Zna dawne rytuały. Jeśli nam pomoże, to warto spróbować. A jeśli się nie uda, będziesz martwy. Odyn mnie torturuje. Codziennie, bracie. Zajmuję się tym osobiście i wierz mi, jego kreatywność nie zna granic. Co dzień, nie. To nie jest życie. Z
sumie. Jak chcesz. Nie mogę na to patrzeć. Oj, tam młody, dasz radę. Bracie, gdybym miał się nie obudzić, musisz coś wiedzieć. Chłopiec, im dłużej zwlekasz z wyjawieniem mu prawdy, tym bardziej mu szkodzisz. Znienawidzi cię i możesz go stracić na zawsze. Jest wiele rzeczy, których nie powinienem nie wiedzieć. A, cenisz swoją prywatność bardziej od swego syna? A teraz odrąbię ci głowę. Można i tak. Ach, aż ciarki przeszły. No. Co sobie przyczepią, gdzieś będzie tak z nią szedł? Pa. Jotunheim! Idziemy do Jotunheimu! Odnajdziemy zaginiony świat gigantów! To... Bardzo męczące. Tak. O, tak, to miałem na myśli. Kolejna część szyfrów. Spróbuję coś ułożyć. Co, teraz musimy zejść z tej góry. No to nie, jeśli myślałem, że to będzie już quest z mamą zakończony. Pamiętasz, jak trafić do domu wiedźmy? Tak, jest w krwisto-czerwonym lesie na południe od jeziora. Znam dokładną drogę. Też. Mam nadzieję, że wróciła z Alfheimu i ożywi Mimira. Był miły, zanim obciąłeś mu głowę. O! Czy mogę się tak odtepnąć? Przed kurza, a mam iść tutaj. Dobra. A, no spoko. No nie wiedziałem, że tu są takie te fastepy. Spójrz na to. To musi być gałąź drzewa świata. Chłopcze, trzymaj się ścieżki. Pewnie, tak, wiem. Nie Czekaj, mogę uwierzyć, że to Baldur był u nas w domu. Jeden z asów. Baldur. A ty z nim walczyłeś. I wygrałeś. Tak. Jednym z synów Odyna, bratem Thora. Ściga nas razem z bratankami. Co tu się dzieje? Jeśli ożywimy głowę, może ona ci odpowie. Dobrze. Ale się już zrobiła czarna ta głowa, nie? Wiesz, to głupie, ale liczyłem, że we wnętrzu tej góry znajdziemy giganta. Chyba naprawdę opuścili Midgard. Wszyscy oprócz węża. Może być ostatnim z rodu. Z kilku już ten wąż wie. Z rodu? Dlatego nie lubisz rozmawiać. Z rodu? No wiesz, z rodziny. Tej przed mamą i mną. Tam skąd pochodzisz. To nie jest odpowiedni moment. O! Młodzie, niewygodne pytania. Brok! 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 Czego? Mam jebaną przerwę. Ja się na ciebie nie Tom wydzielam, kiedy siedzisz i dłubiesz sobie w nosie. Zostaw go, chłopcze. Już i tak przerwaliście mi wypoczynek. Zostańcie, jeśli chcecie. Nie jesteśmy głodni. No dobrze. Nie miałem zamiaru się dzielić. Spotkaliśmy Sindriego. Gratulacje. Pewnie znowu pozwoliliście mu spieprzyć coś z moim toporem, co? Zobaczmy, jak bardzo. No coś lepszymi. Ten imbecyl nie umiałby ustalić właściwej wagi i wyważenia nawet własnego kutasa. Co on mówi, ty? Nie przymiera głodem? Chyba nie. Dobra. Pięknie. O, nieźle. Do czego jeszcze, kurwa, chcecie, co? Co taki nerwowy jest, ty? Bywały sytuacje, gdy Sindri tak skupiał się na pracy, że nie pił i nie jadł. A jak wreszcie mu się przypomniało, to i tak sam sobie nie gotował. Cały apetyt, widać, przypadł mnie. Co on taki, kurde... agresywny ten chłop. Chłopcze, jak wrócić do wiedźmy? Najpierw znajdźmy łódź. O, jest łódka. O, pff.
Dobrze. A teraz którędy mamy się udać? Tędy. Za ten wielki posąg Thora. Czyli to jest wielki posąg Thora. Ja się już zgubiłem. A, dobra, to jest posąg Thora. Musiałem do góry spojrzeć. Chciałbym odbyć taką podróż z mamą. Umiała walczyć, prawda? Tak. Walczyła pięknie. Aha, za... Gdzie, no, coś jest na bank. Na bank coś jest. Widzę sreberko. Dobra, ale... Czy da się tu coś zrobić? Choć sreberka? Kurde, wygląda, że chyba nie. Nic, lecimy dalej. Kamyczki jakieś. Tam coś się świeci. Co tu się stało? Rozbił cię. No tak, ale ciekawe dlaczego. Myślę, że to się da jakoś... Czekaj, co tu jest? To... znasz jakieś ciekawe historie? Na przykład jakie? Nie wiem. No. Mama sporo ich znała. Tobie nikt nie opowiadał? Dawno temu znałem pewnego człowieka. Myślałem, że to się da jakoś... Jego historie były zwięzłe i z morałem. Brudna wyszta wejść? Ciekawie. Pamiętasz jakieś? Strony jakoś. Jedna z nich opowiadała o zającu i żółwiu. Jak tym uwiedźmy? Raczej nie. O, dobra, to się może wejdzie. Dokończymy później. Dobra. Chodź. Tego nie, a to się da. Okej. XD. To se pomogłem. Dobra, wiem, że tamtego nie klikać. Ale można zebrać te rzeczy stąd. Co tu jest? Brama. Chciałem sobie cofnąć, no dobra, chcę... Co z tym ptokiem? Trafiłem go przecież. Oj nie, teraz trafiłem. Tych też nie odczytam. O. Ale są inne. Dobra, w sumie myślałem, że to wybuchnie. Okej, czyli tu na razie w sumie... Nowy okaz do kolekcji. Za bardzo ciekawych rzeczy nie ma. A tu jest jakaś brama, którą pewnie kiedyś się otworzy. No dobra, to jeszcze nie teraz na pewno. Trzeba zostawić na później. Jesteś młody, idziesz ze mną i idziesz, dobra. Dobra, lecimy do tej wiedźmy. Do Fagaty spod Konina. Czekaj, dobra, teraz trzeba tam płynąć. Tak. Jaką historię chciałeś opowiedzieć? Jedna z nich opowiadała o zającu i żółwiu. Przecież... Jak tym uwiedźmy? Raczej nie. Więc o czym jest? Postanowiły urządzić wyścig. Zając był zbyt pewny zwycięstwa i głupi, a żółw był spokojny i zdyscyplinowany. A bo... Żółw zwyciężył. Chyba nie opowiadałeś zbyt wielu historii. Tędy chciał płynąć. Dobra, dobrze, to wróciłem. To
Coś z jaskinia tej wiedźmy? Tak szybko, no way. Przecież to było gdzieś daleko. Czy na chatę wpłyniemy od razu? Wiedźmy, że jesteśmy? No way. Poziom wody się obniżył. Gdy wąż się podniósł. Dobra, to nie chcemy, tak żartowałem. To jest tylko ta brama. Dobra. Czekaj, a to... Dobra, mody wysadził. A wjeżdżamy sobie. Wiedźma jest bardzo potężna, ale czy zdoła przywrócić głowę do życia? Zdaje się, biegła w swoim fachu i nie mamy nic do stracenia. Jeśli nie ożywi głowy, możemy ją zatrzymać? Nie, ale będziesz mógł nią nakarmić ryby. Dobrze. O, idealnie. Ale w D3? Ale warszawka wróciła... Szybko w sumie. Będziemy testować warszawkę. Pyk. Dobra. To jest jakaś runa do... Znikają jakoś dziwnie. Dobra, mamy to. Czekaj, tu coś jest. Wlecieliśmy. Ale tu coś jest, tu coś jest. To mnie odbiera. Ej, to pozwala odczytać runy z Muspelheimu. No, koniecznie, Zofia. Idziemy do świata od... Zapraszam. Jakoś o 15 kończę tego i lecimy Valoranta, no. Wiesz, to jak to się mówi, ranga nie gra. Dobra, ten, fokus na gierce tutaj. I co z tą runą? Czekaj, jeszcze raz, chcę to rozwalić? Po co miałem tam wchodzić? Nie trzeba po co... A to trzeba będzie przeskoczyć. To jest tylko jedna i ja nie wiem, co mam otworzyć tą... tym skrzynkiem. Ale czekaj, bo tutaj było coś. To trzy... A, było coś, ale tu nic nie ma. Aha, tam jest skrzynek. Okej, a jak strzelę tym... To jest most pode mną. Czekaj, bo tu gdzieś... Dobra. Tylko tu nie ma przejścia. To jest za nisko, to niemożliwe. Dobra, wracam na górę. Żartowałem.
No, dzisiaj gorąco. 32 stopnie. Czekaj. Ja pokazuję teraz. No, 32 stopnie. Piękna sprawa. Nie, do góry wracam, do góry, bo to tu nic nie ma. Dobra, to w sumie pół godzinki minęło, to może być przejście do kolejnego odcineczka. Oczywiście z God of War.